No i poddaję radny głos w sprawie punktu czwartego, czyli pytania do osób mundurowych, jeśli takowe są. Na początek tylko powiem, że tam w tygodniu uroczystość przekazania radiowozu, który kupowaliśmy naszej komisji. No i już będzie po nas ulicach, także zresztą chyba jeździ już nawet wcześniej dobrze. Tak. Przyjechał tutaj? Nie, to może być jako pierwsze pytanie do. Czy są jakieś pytania do policji obywatelskiej? Proszę. Pani Ela, pani Mordowa. Szanowni Państwo, w dniu 7 stycznia odbyło się spotkanie z mieszkańcami Krowodrza Górka. Pan przewodniczący, ja jako przedstawiciel tam kilku ulic. No i niestety pojawiły się zażalenia po raz kolejny na rozjeżdżanie aleje dla pieszych między ulicą Kluczborską a Krowoderskich Zuchów. Chodzi o ten nieszczęsny placek zabaw, a przede wszystkim o alejki dla pieszych. Jeżeli jest znak drogowy pokazujący, że jest to droga tylko dla pieszych, dlaczego po przejściu dla pieszych jeżdżą samochody i dlaczego te samochody parkują na drodze, na chodniku praktycznie, co z tego, że on jest asfaltowy? Bo przyczyną jest to, że według rozumowania kierowców, skoro jest to asfalt, to znaczy, że można po tym jeździć. Matki z ustami zgłaszały zażalenie, że niestety mało nie są rozjechane, że tutaj z tyłu za nimi ona prowadzi wózek, a za nią jedzie samochód i czeka, aż ona musi z miejsca, proszę Państwa. Wielokrotnie zwracam uwagę, dzwoniłam też tutaj do pani Joasi, żeby mi pomogła tu nawiązać kontakt z odpowiednimi służbami. Dalej nic w temacie. Ja żądam, w tym momencie żądam już w imieniu mieszkańców i bardzo proszę to zaprotokołować, usunięcia samochodów, które blokują przejście pieszym na alejkach między od pętli tramwajowej w kierunku gimnazjum nr 12. Nie, zanim już przekażę głos policji, to... I nie chcę słyszeć, że się nie da, że... Uściśle, że tam jest ta sytuacja, że nie mam znaku zakazu, to jest znak strefy pierwszej, dobrze, jak się tak się nazywa i jest naprawdę dość ciężko kogoś złapać, ale rzeczywiście jest to problem. Oddaję pani Małgosi jeszcze głos. Ja chciałam się zapytać, czy zostały jakieś już ustalenia, bo ja ostatnio rozmawiałam tutaj z panem komendantem, mimo że na naszym osiedlu pojawiły się przeraźliwe rysunki na każdy blok. Każdy blok, bo ja osiedle jest nowym osiedlem, a na każdy blok jakieś swastyki, jakieś gwiazdy, jakieś po prostu napisy klubów zwolenników takiej drużyny lub takiej, ale na każdym bloku. To jest jakaś masakra, w każdym mieście co się dzieje. To ja rozmawiałam, wiem, że Państwo pracujecie nad tym, ale tego przybywa. To nie, ja obserwuję tego coraz więcej i to ktoś dostaje nad garaż. Więc on musi jeden na drugiego wyjść albo ma drabinę, bo normalnie to cały dwumetrowa osoba by nie dostała nad garażem, żeby pomalować. Czy są już może jakieś ustalenia, czy coś już wiadomo, bo ja coś mieszkańcom muszę przekazać. Bo każdy mnie pyta, czy się udało skończyć sprawcą, bo przecież to jest chyba do schwytania, bo to są tak duże napisy, że to nie jest jakiś mały rysuneczek, tylko po prostu przez długość całą bloku. I to przeróżne kolory, głównie srebrna farba. Czy coś już może sobie robić na boku? Jest ciężko z tego, co? No już mówiłam, Kalińskiego. Ale to mówię, każdy blok, więc chciałabym, żeby to, czy coś się udało. Nie wiem, bo to wystarczyłoby pewnie zrobić jakiś, nie wiem, zaczalić się na lok, nie wiem jak to zrobić jakoś i po prostu to chwycić, bo to przybywa tego. To nie jest, że starnęło, tylko po prostu codziennie jest jakiś nowy blok, jeszcze bardziej pomalowany. Nikt tego nie widział, nic, no nie wiadomo, nie słyszał, nic nie widział, nic nie słyszał. Ale to bardzo sprytne, bo w nasolach to samo. To wiesz, a sorry, są starym osiedlem, a to są bloki maksymalnie... To nic nie tłumaczy, ale spróbuję. No tak, że nie tłumaczy. Ja jeszcze chciałem przyjąć mieszkańców w zwrócenie uwagi na samochody, generalnie parkujące, znaczy na bezpieczeństwo samochodów, ponieważ bardzo często mieszkańcy zwracają mi uwagę, że samochody są niszczone w tym względzie, że lusterka są kradzione, radia wyrywane, antenno skręcane, taka po prostu bardzo prosta dewastacja, ale która powtarza się z bardzo, bardzo dużą systematycznością. Także bardzo proszę o zwrócenie uwagi na ulicę Palacha, jak się dało
Znaczy, głównie wieczorami podobno dzieje, nawet nie w nocy, tylko podobno wieczorami te, te sytuacje mają miejsce, bo każdy dzień radia i nie jest ten. Mam takie pytanie, przepraszam, bo to nie odnoszę się do tajemnicy, ale tak ogólnie, bo dowiedziałam się, że jeżeli na przykład włączy się silnik i w tym czasie się odśnieża samochód, to można za to zapłacić 300 zł. Czy to jest prawda i czy Państwo będziecie takie mandaty wystawiać? Dobrze, dziękuję, że nie ma zbiorcza. Wczoraj bodajże Aśki nie ma, Aśka miała poruszyć. W Parku Krowozerskim facet kładem potrącił kobietę. Jeździł sobie kładem po barku. To chciałbym to przypilnować, bo po prostu nie mają gdzie. Dziękuję za ten głos. Dobrze, czy są jeszcze jakieś głosy, bo jeśli nie, to oddamy głos. Na razie tyle. To panie komendancie, jeśli można. To... Co do awitu dla pieszych, to już tyle razy o tym była mowa. My tam wszelkie możliwe prawem przewidziane działania podejmujemy. Większość tych samochodów są mieszkańcy podmiejscy, także to myślę, że nie ma. Pani żądanie oczywiście jest dla mnie bardzo... alarmujące. Nie no, sama doświadczyłam tego dwa razy. No stoi samochód za mną, ja idę drogą. I trąbi. I trąbi tak, żebym ja mu zrobiła. Czy ma się podobała? Ale proszę, abyśmy zachowali. Zapraszam panią bardzo serdecznie. W dowolnym dla pani czasie na komisariat przyjmiemy od pani zawiadomienia o wykroczeniu. Mam nadzieję, że zapamiętała pani, bądź spostrzega pani numer rejestracji tego pojazdu. Najprostsze rozwiązanie, bądź wyciągnąć telefon komórkowy i wówczas dzwonić do nas, a wypatrzy pani, ale tego typu żądania dla mnie są nieco irytujące. No dla mnie bezradność jest po prostu irytująca. Jeżeli jest to droga dla pieszych, ja nie rozumiem dlaczego. Ale jeżeli jest pani świadkiem wykroczenia, jest pani osobą prawnie świadomą, dużo bardziej niż przeciętny obywatel tego miasta. Dlaczego pani nie podejmuje takich działań? Ja nie postawię tam pani radiowozu, nie będę pilnował tego, bo pani wybaczy, problemów na dzielnicy czwartej jest znacznie więcej niż zajęte alejki dla pieszych, którymi zajmujemy się nad wyraz. Ulica Felińskiego, postępowanie przygotowawcze jest w toku. Sprawca na dzisiaj nieustalony. Problem jest nie tylko ulicy Felińskiego. Niestety te same napisy, ich wielkość czy wysokość niestety nie wpływa na możliwość ustalenia. Co do ulicy Felińskiego, problem dotyczy jednego z mieszkańców tej ulicy. Oczywiście proszę mi wybaczyć, ale nie powiem, którego te napisy są jakby kierowane przeciwko niemu. Niestety współpraca jest z nim żadna. Ja wiem, którego. Pod moją kartką stoją te radiowozy. No to też odczuwa pani, że z należytą powagą do tego podchodzimy. Zresztą tak jak ja tutaj mówiłem, akcja dotycząca graffiti, czy polecenia dotyczące graffiti dotyczą całego miasta Krakowa. Niestety jest to plaga związana z jakąś tam działalnością pseudokrytyczną. Można było oczywiście tam zrobić jakieś, nie wiem, radiowóz i spróbować to znaleźć. Skoro pani widzi te radiowozy, to znaczy, że coś tam się robi. No to znaczy nie, oni się wdają tylko do tego. Nie. Ale gdzieś tam radiowóz, tam nic się nie dzieje, ale jak zobaczy radiowóz. Stoi, przychodzi przyjeżdża, to jest trzy w niedzielę, panowie jeden wchodzi, a reszta stoi. Więc to na pewno wtedy dziennik tego nie robi, więc to trzeba byłoby zrobić taką Ale bez motoru i bez policji. Ponadto ja mam świadczenie, że łamali jednego panowie funkcjonariuszy, przekraczali, a tam ci uciekli, jeszcze im pokazali na końcu bez Kozakiewicza. Trudno mi to powiedzieć. Nie są strzelać do nich, no. Znaczy ja myślę, że ten temat, to jest temat o tyle złożony, że policja musiała postawić już każdego swojego funkcjonariusza. Ale proszę mi nie przerywać. I ja proponuję zainteresować tematem wspólnoty mieszkaniowe, bo walka z grafiki to nie jest tylko zgłaszanie tego na straż miejską czy na policję. Ale to jest też monotonne i nieustanne odmalowywanie graffiti, znaczy zamalowywanie graffiti. Oraz, przepraszam, się przyjęcie, to jest śmieszne. Oraz
mimo wszystko notoryczne zgłoszenia w momencie, gdy to występuje, bo jak załóżmy dana wspólnota zamaluje budynek, to wiemy, że w ciągu kilku dni jest on zaraz popisany, tak? Czyli można zrobić taką sytuację, w której wspólnota zamaluje budynek i wtedy zgłosi to na policję albo na straż miejską, żeby spróbować złapać sprawców, którzy będą ponownie malować, bo mają miejsce przygotowane, bo takie miejsca bardziej kuszą. To jest, można w ten sposób działać, a nie tylko wymagać, bo wymaganie jest słuszne, aczkolwiek ten temat się przejawia, to ciągle naprawdę od początku tej kadencji i już tyle razy zostało się odpowiedzi na ten temat, że ja bardziej apelował do tego, żebyśmy szukali jakichś propozycji rozwiązań, nie tylko zgłaszali, bo zrobimy to chyba tylko po to, żeby ktoś to odnotował w protokole, a to nie nic nie wnieść. Przypominam też, że będziemy się starali na wiosnę zrobić akcję taką naszą dzielnicą zamalowania tego grafiki i zobaczymy, jaki przyniesie to skutek taki... Nie, no właśnie o to chodzi. Taki, w którym moglibyśmy wtedy spróbować złapać sprawców, którzy będą z powrotem to zamawiać. Przepraszam, że przeszkodziłem tutaj. To jest też bardzo taka sprawa, żebyśmy podejmowali w zeszłym roku co najmniej w trzech miejscach tego typu działania we współpracy z zarządami budynków tutaj na terenie akurat dzielnicy trzeciej to było ulica, znaczy cały teren osiedla w zasadzie Kronnik Czerwony, później na ulicy Siewnej, więc teren czwartej dzielnicy i też tam w obydwu tych przypadkach udało się zatrzymać tych sprawców po wcześniejszym wyremontowaniu tej. Nie zawsze się to udaje, no wykrywalność w tego typu przestępstwach nie jest zbyt wysoka, na przykład około 12% w Krakowie, więc no, to oczywiście, że jest jakiś przytyk do działań policyjnych, ale proszę też zrozumieć, cudów nie jesteśmy w stanie zrobić. Tutaj jest oczywiście jeszcze pewna komplikacja przepisów dotyczących wykorzystania środków techniki obserwacyjnej, ale to już, że tak powiem, bardziej mój problem niż Państwa czy mieszkańców dzielnicy. Też ciekawe rozwiązanie, ja oczywiście nie czuję się, ale zaraz po tej sytuacji na Prawniku Czerwonym tam zostało rozwiązane stowarzyszenie, które podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Kibiców, nie pamiętam, której drużyny, proszę mi wybaczyć, ale chyba Wisły Kraków. I w tymże porozumieniu wszelkie napisy, które są wykonane bez zgody prezesa spółdzielni mieszkaniowej, są natychmiast przez stowarzyszenie usuwane na ich bok. Jest to jakieś rozwiązanie, jakiś pomysł, który gdzieś tam funkcjonuje. Pojawiają się grafiki czy malunki kibicowskie o treściach, powiedzmy, cywilizowanych, natomiast tylko w tych miejscach, gdzie zarządca się zgodził i one nie szpecą. No, powiedzmy, jednemu się mogło podobać, innemu nie, natomiast na pewno nie są w formie swastyki czy wulgarnej napisów. Jeżeli chodzi o ulicę Felińskiego, to jeszcze chwilę cierpliwości. Poproszę i tam już może się niebawem coś uda. To postępowanie, że ja nie przypominam sobie nowych zgłoszeń ze strony administracji Felińskiego. Tam przerwę, ale tam jest paręnaście bloków, to nie ma wspólnot, ponieważ tam są TDS-y. Być może, no, ale ktoś jest właścicielem. Jeśli zrobi nam deweloper, to obciąży wszystkich lokatorów. No tak, ale ktoś jest... Ale parę lat temu robił właśnie elewację, więc nie sądzę, że zrobi. To trudno mi powiedzieć, czy zrobić, czy nie zrobić. Natomiast przestępstwo zniszczenia mienia jest przestępstwem, czy uszkodzenia mienia w tym wypadku jest przestępstwem ściganym na wniosek, więc ktokolwiek pojawi się w tych organach ścigania musi taki wniosek o ściganie złożyć powinien, bo w przeciwnym wypadku my nie jesteśmy uchwaleni do podjęcia żadnych. Ulica Pallacha. Odpowiem na przyszłej sesji. Przyjrzymy się tematowi. Nie, trudno mi powiedzieć, nie jestem jakby tutaj przygotowany szczególnie na temat statystyk z tej ulicy, na temat uszkodzeń i kradzieży. Także na następnej sesji. I jeszcze prosimy tylko, bo wiadomo, że to nie jest temat na jakąś odpowiedź, ale prosimy o uwagę na ten park rododendrowy, bo jeśli się pojawia amator kładów w parku, to pewnie kiedyś wróci i pewnie nie odrazu, bo jak spowodował wypadek, to pewnie na studzie nie będzie jeździł, ale w jakimś następnym czasie na pewno się znowu pojawi. Jeszcze fajnie pytanie, śnieżanie na włączonym silniku jest wyproszeniem, silnik może pracować nie w poruszającym się pojeździe,
zatrzymanym nie wynikającym z warunków ruchu drogowego nie więcej niż 1 minutę. Stoisz minutę, to może no, musiałby policjant stać to pani przez minutę, żeby pani udowodnić, żeby ale z tego będzie nie wiadomo, że to że chodzi. Każde wykroczenie, każde szczęście musi jawić policjant, jeżeli pani czy takiego sąsiada robi to na gminie, nie wiem, można go przeprosić, poprosić za pierwszy raz, a drugim razem. Pani by określała swój samochód. Myślę, że 50-50% ludzi jest niezadowolonych z uruchomionych silnika, a drugi twierdzą, że muszą uruchomić. No do śniadania silnik chyba nie jest potrzebny. Ale proszę mi powiedzieć, jeżeli jest minus 10 stopni Celsjusza, to jak ja mogę wsiąść i jechać od razu w tym samochodzie? Ja lubię skrobać. Przecież on musi się rozjechać, nawet jeżeli ja go nie odśniadam. Ale jak pani się w środku, to jest traktowanie jak jazdy. Znaczy ja mam taką propozycję, abyśmy tą dyskusję odnosili do motoryzacji przenieśli na termin poselski. Dziękuję bardzo za uwagę na odpowiedzi. Rozmierzę innym uwagę, jak nie ma już skrypy. Ja chcę tylko kończąc. Proszę. Czyli nie będę liczyć na żaden patrol, który sprawdzi, jak te samochody tam jazdy. Cały czas, nie pamiętam, czy państwo sprawdzacie ten tak, cały czas jest to zadanie stałe. Ale apeluję i proszę, jeżeli pani widzi coś takiego, telefon na komisariat jest zapewne pani znany, jeżeli pani sobie życzy, ja natychmiast przekażę bezpośrednio do siebie telefon, jeżeli uzna pani, że wyłącznie do mnie należy zadzwonić w sprawie takiego wykreślenia, proszę uprzejmie. To ja proszę o w miarę regularne sprawdzanie po prostu. Cały czas w zadaniach tak zwanych stałych, bo oficjalnie tutaj pełnią tam służbę. Te zadania stałe są niezbędne i cały czas przekazywane na każdej odprawie. A ja mam takie pytanie, czy lepsze rozwiązanie chciałbym zaproponować. Czy ewentualnie policja mogłaby zaopiniować wstawienie tam znaku zakazu wjazdu zamiast pieszych środków? Mimo, że co prawda automatycznie przez przejście dla pieszych nie powinno się wjeżdżać, ale być może ten znak zakazu nie musi stać za przejściu tylko 2 metry dalej i będzie już mógł, my taki na przykład wniosek skierujemy i poprosimy o opinię, bo wtedy może dużo bardziej intensywnie zadziała w tym kierunku, bo ostatnio, gdy prosiliśmy o znak, to po prostu się wykreśliły w ten sposób, a przy opinii policji myślę, że byłoby na pierwszy rzut. Przyjrzymy się jeszcze raz sytuacji tych znaków, bo ja powiem, że też nie pamiętam, czy to się zmieniło na mojej żenie. Ale to jest zniszczone, ktoś zabrał się od drogowym w pobliżu szkoły. Jeżeli będzie taki wniosek, to my się postaramy ze swojej strony, jak i ze strony Wydziału Ruchu Drogowego zaopiniować go. Tak jak myśmy to widzieli, to też tak powiem, żeby nam dać jakieś tam narzędzie do karacji. Dobrze, to bardzo.